Cześć wam wszystkim, z tej strony Pana nową kolejny odcinek z Brawl Stars I dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie wbić kolejny 30 rank, moi drodzy Tak jak to było obiecane pod ostatnim odcinkiem Mieliście wbić 1500 łapek w górę i wbijam kolejny 30 rang, Więc oto jestem, moi drodzy, 1500 łapek w górę dobite Kolejny 30 rang, więc moi drodzy, teraz macie już naprawdę potężną misję 2000 łapek w górę i wbijam kolejny 30 rank Więc jak dobijecie 2000... Łapek w górę to lecimy z kolejnym 30 rankiem, dlatego zostawiacie łapeczki w górę, jeżeli chcecie kolejny taki odcinek. Oprócz tego zasubskrybujcie, mój drodzy, kanał, ponieważ teraz na każdym live są konkursy. Aktualnie rozdaję tego skina do groma, taki renifer grom, nie wiem jak on się nazywa. Więc możecie go wygrać u mnie na live. Wystarczy, że subskrybujecie kanał i obserwujecie mnie na moim instagramie, na którego gorąco zapraszam, a ktoś nie ma czasu być na live, a chce zobaczyć co się ciekawego działo, to zapraszam na ten oto kanał, co się wyświetla teraz na ekranie. Panda, of, to jest mój drugi kanał, tam co parę dni w lat Odcinek z najlepszych akcji z live'u, więc polecam sobie biec i zobaczyć. A my moi drodzy lecimy, gramy oczywiście z łaniam i z Bartusem. Bartus gra na drugim koncie, gdzie tutaj tam ma, nie wiem, parę tysięcy pcharków i ma po prostu wymaksowanego kolta. No bo każdy z nas ma kolta na tysiaku, więc ciężko jest, żebyśmy wbijali jakieś postacie mając Colta na tysiaku. No i co, moi drodzy, mapa jest fajna. Fajnie tutaj się gra Charlie, moi drodzy, fajnie się gra koletkom. Ewentualnie trzecia postać się zmienia, ale tutaj taki team comp jak my mamy no to naprawdę fajnie leci więc wbijamy, więc wbijamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobry team comp mają w przeciwnym teamie, taki sam jak my, tylko zamiast Colta jest Rico i to jest dosyć dobry teamkomp, który czasami nas kontruje. Zobaczymy, jak to będzie. Moi drodzy, teraz czy to wygramy, czy przegramy, na razie ja bardzo szybko dostałem na łeb, więc miejmy nadzieję, że tu w miarę sobie tutaj poradzą chłopaki. Wszyscy padliśmy, okej, okay, dobra, no to widzę, że to może być jednak cięższa giereczka niż mi się wydawało. E, okej, okay, tutaj jeszcze niestety ta wjechała, dobra, tutaj porobimy tego Rico, ale no niestety zobaczcie jak mocno nam obili, chociaż jak teraz wlecimy kontram, to może coś z tego wyjdzie, tylko tam... Ta Charlie jeszcze nas bije Więc to jest ten problem moi drodzy Jeszcze tutaj coś popróbuję No niestety pierwsza gierka od razu dostaliśmy na łeb Więc trochę szkoda Lecimy moi drodzy dalej Zobaczymy co z tego wyjdzie Był nędznik Był nędznik Więc oni mieli No pewnie po 1000 już 200 1150 coś takiego Więc no nie było tak łatwo No dobry team comp mieli Zobaczymy kogo nam teraz wylosuje Musimy wbić ile? 5 winów? 5 winów 5 winów i mamy równe moi drodzy 1000 Więc 5, win 5 winów jest do zrobienia Zobaczymy jak nam pójdzie no i tak jak mówię moi drodzy, 2000 łapek w górę i nagrywam kolejny taki odcinek, więc zjeżdżaj teraz, bo jest matchmaking, więc nic nie przegapisz. Chodzi, wchodzisz sobie tam niżej, stawiasz łapeczkę w górę przez jakiś komentarz, na przykład. Bartus to Bot i jesteś szefem po prostu, i wbijamy kolejny 30 rang, więc moi drodzy, zostawiacie łapeczki w górę, bo jak zobaczę, że będzie dużo łapek, a wiem, że lubicie tą serię, więc łapkujcie ją. No to nagramy kolejny taki odcinek. I ostatnio też na live próbowałem na solo wbijać czarni, moi drodzy, więc możliwe, że tutaj jakiś powrót do wbijania na solo, tak jak kiedyś, bo dużo wbijam na solo. Zobaczymy, zobaczymy. Jak będzie dużo łapek, to coś pomyślimy, moi drodzy. A my tymczasem lecimy z kolejną giereczką z randomami. Będziemy chyba grali. Było 4 na 6, więc chyba randoma i dwóch ziomków, który... Którzy grałem razem wow, 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 Co to za postacie nam tutaj dobrało Pamka, Bony oraz Colt No szczerze mówiąc Wbijamy od kiedy ja mam 840 Na moi drodzy Tej kolece Znaczy na tej mapie Jest nie wiem 23.56 aktualnie No to zaczęliśmy grać jakoś 21.30 I tego I jeszcze nie mieliśmy tutaj Pamki żadnej Więc Dosyć ciekawie, ale dostałem teraz na łeb od tego kolcika, niestety. Ale chyba mam ulta, albo prawie mam ulta, tak mi się wydaje. Mam ulta, dobra, mam ulta, więc spoko, z ultem zaraz tam wiadę. Generalnie na spokojnie powinniśmy wygrać na coś takiego. To nie jest jakiś ciężki team comp, tylko no nie miałem na razie jak tutaj mocniej wjechać, moi drodzy. Dobra, tą pamkę tam trafiłem, tego też trafiłem, tą bony, dobra. Znowu trafiłem, jeszcze mam ulta, dosięgnąłem bardzo ładnie, bo tam nie wiedziałem czy dosięgnę. Jest dobrze, 37% widzowie to będzie winek, więc będzie pierwszy winek, ale nagramy no, na jakichś, nie wiem, totalnych skorbusów, nie wiem skąd oni się urwali, że takie postacie mają. No ale tym lepiej dla nas, będzie łatwiej nam wbić, moi drodzy, 30 rank. Dobra, Tego nawet nie bronię, bo to szkoda bronić i ja wystarczy, że naduję sobie moi drodzy, ulta, a do ulta mi brakuje dwóch strzałów. I będę miał, moi drodzy, wina w tym momencie, bo wjeżdżam sobie z hiperdoładowaniem bardzo ładnie. Pierwsza giereczka, moi drodzy, wygrana, bo wcześniejszą niestety przegraliśmy, ale mieliśmy nędznika, więc jest jakieś wytłumaczenie. Tutaj już zwykła gierka, co prawda dobrała nam jakichś totalnych randomów i bardzo łatwo poszło. Teraz trochę lepszy team, mamy Charlie, Colet oraz yy, Cordeliusza. Tu może być trochę ciężej. Zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mm, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, właśnie tak jak mówię, tutaj Charlie Colet, no to jest obowiązek, moim zdaniem. No, Charlie Colet, no ciężko jest przejść takie combo. No i trzecia postać zazwyczaj się zmienia w tym teamie. Wcześniej widzieliście, że tam mieli moi drodzy Riko, też wcześniej graliśmy na kościołów. Bijał moi drodzy 30 rang. Znaczy 35 rank, sorry, bo mieliśmy nędznika i wygraliśmy, co, co ciekawe. Dostaliśmy wtedy plus 9 pucharków i e, oni mieli spajka za, zamiast Kolta u nas, więc no, takie mniej więcej postacie tutaj się gra. E, zobaczymy jak nam pójdzie w tym meczu. Na razie nie jest źle, bo trochę my bardziej żeśmy tam atakowali ich, ale no praktycznie nic nie zadaliśmy. Fajnie, że tutaj zdjąłem tą koleżankę. Fajnie, że ona sobie nie trafiła. To też bardzo na plus, moi drodzy. Tutaj mój ulcik fajnie siadł. Teraz by pasowało, żebym porobił, moi drodzy tą koletkę, dobra, niestety się jej porobić nie udało, ale coś tam ją trafiłem, jeszcze trzy strzały będę miał ulta, więc trzeba coś tutaj yy, potrafiać ich, dobra, tego kordyliusza, jakby się udało, to by było spoko, no okej, okay, na spokojnie, dwa koła życia, dobra, trzeba uważać na pajączki, dobra, 60% do 86, muszę się troszeczkę cofnąć, trochę pomóc im tutaj w obronie, jak oni przyjdą, dobra, mam ulcika, na spokojnie, kordyliusz nie ma ulta, ta ma kokona, więc trzeba na nią uważać, Dobra, walna kokona, ale to szybko rozwalimy akurat. Bardzo ładnie, dobra. I leci teraz kontra, widzę. Teraz leci kontra. Ja mam ulta, mam hiperdoodowanie, więc wjeżdżam od razu. Ta nie ma kokona, więc spoko. Jeszcze ja spróbuję na niej nadawać sobie ulcika kolejnego. Zdążę, zdążę, zdążę. Kurczę, ma brakło, Kokon niestety mi walna, ona ma strasznego loła, więc yy, może. Nie, nie, nie dobiję jej, nie dobiję jej jednak. Ale trafiłem tam chyba raz, dobra. Bartus dobi to, proszę cię, Bartus dobi to. Dobi to, dobi to, dobi to. Tego trzeba Skorbusa porobić. Dobra, bardzo ładnie, ja mam ulta. Na spokojnie, moi drodzy. Dobra, jeszcze w to wjechałem. Ojoj, dobra, przegraliśmy. Przegraliśmy chyba. Kurczę, Amlaki. Ale jakbym nie wjechał tym ultem, to by się chyba nic nie zmieniło niestety, więc przegrana. Przegrana giereczka, moi drodzy. Mało brakło, dosyć wyrównana gierka, niestety przegrana. Lecimy dalej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Minus 10, moi drodzy. Minus 10, widzimy się jak będą jakieś, nie wiem, 990, żeby wam tutaj też nie przynudzać, żeby odcinek nie trwał nie wiadomo ile. No tak to wygląda, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Była bliska, wyrównana gierka, ale no niestety zabrakło tych 7% i żeśmy przegrali. Dobra, moi drodzy, w tym momencie brakuje nam już chyba... Tylko i wyłącznie dwóch giereczek. Wygraliśmy kolejny mecz z rzędu, i brakuje nam na ten moment, moi drodzy. 12 pucharków, 12 pucharków, więc dwie giereczki, i mamy wbite to, mamy to wbite, więc bardzo fajnie. Gramy chyba na randomy, więc dobry meczyk się tutaj zapowiada. 4 naszej znalezionych, zobaczymy, kogo nam tutaj dobierze, moi drodzy. Będzie kolejny 30 rank na moim koncie. Nie wiem, w sumie już nawet ile mam 30 ranków. Nie mam zielonego pojęcia, może ktoś wie, to niech napisze w komentarzach, bo nawet nigdy. Nie no, pewnie kiedyś liczyłem na live, ale nawet nie pamiętam ile mam tych 30 rangów. Wiem, że mam jedną 35 rangę, moi drodzy i możliwe, że w 2024 roku wbije swoją drugą 20, znaczy 20, 35 rangę. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, na razie się na tym nie skupiam. E, wrzucam sobie różne postacie na 30 rang e, i ogólnie chcę wbić wszystkie na 25, bo nawet nie mam jeszcze wszystkich postaci na 25 tych nowych szczególnie nie mam, więc muszę powbić na 25. Tam brakuje mi chyba tylko czy 7 postaci, więc niedługo to też będę wbijał na live, więc zapraszam, a my moi drodzy lecimy z przedostatnim gierką. Jeżeli ją wygramy, to będzie przedostatnia gierka. Gramy na, moi drodzy tutaj ciucie, hmm, ciuchcie, ciuchcie inwalidę, czy jak zwał, tak zwał, moi drodzy, czeka generalnie, więc spoko. Zazwyczaj jest to win. Nie mam też Charlie, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że powinna to być wygrana, no ale zobaczymy. No może nas zaskoczą jakimś cudem, i oni to wygrają, ale no szczerze, wątpię, wątpię, żeby to wygrali, bo mamy. Naprawdę dobry team, moi drodzy. Na, 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 ta, na takie coś jeszcze tutaj porobiłem. Dobra, to jest wygrana, więc fajnie. Jeszcze jedna giereczka, moi drodzy. Jeszcze jedna giereczka, i mamy to jeszcze w ogóle jakiś Polak, Thunderhawk, czy jak to się tam czyta. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I co, moi drodzy. Mam nadzieję, że nam tutaj siądzie bez problemu ta ostatnia gierka, bo na razie tutaj bardzo ładnie leci. Kolejny Win z rzędu, chyba czwarty albo piąty już Win z rzędu, więc spoko. I lecimy. Last gierka, last gierka, moi drodzy. Last gierka wbije, Mamy równy 1000 na kolet. Przy Gold 1, więc nawet spoko. Bo zazwyczaj jak już coś wbijam na ten 30 rank, to już mam Gold 2, Gold 3, albo tak jak czak Gold 3 i nadal, nie mam 30 ranka, więc no fajnie, że się udało przy Goldzie 1 wbić. No i na Charlie też nawet nie wiem, czy mam golda, więc Charlie jak bije, to też w miarę szybko powinno pójść. Zobaczymy, moi drodzy, 3 na 6 czekamy, aż nam tutaj kogoś dobierze. Zobaczymy. Szuka nam randoma, dobra. Dobrał nam 4 na 6, to się dobrze zapowiada. Jak nam szuka randoma, to mi się to bardzo podoba, moi drodzy. To mi się bardzo, bardzo podoba, jeżeli nam szuka po randomów. Ciekawe, czy będzie 5 na 6, czy od razu 6 na 6. 5 na 6, dobra. Samych randomów nam dodaj. Ej, to może być naprawdę mega łatwa gierka o tysiaka, moi drodzy. To może być bardzo łatwa gierka o tysiaka. Zależy, co nam tutaj dobierze, ale no... O wiele łatwiej jest grać na randomy niż na tima, No bo oni mają jakieś randomowe postacie zlepione. Zobaczymy, co to będzie. Ale są to randomy. Są to randomy, moi drodzy. W tym momencie gram gierkę. Jeżeli wygram, mam 30 rank na kolet. OK, mam dosyć mocny nawet skład, mają naprawdę mocny skład. Jeżeli ktoś ogarnia tą nitę, no to może być ciężko, jeżeli ktoś nie ogarnia, to mamy free wina, więc wszystko w sumie zależy trochę od tej nity. No wiadomo, jak tamci nie będą ogarniali, no to nita też sama nic nie zdziała, ale generalnie już graliśmy na tutaj jeden skład taki, on gra nita, Kolet i, moi drodzy, charlie i właśnie ciężko jest wygrać na, na tamten skład. No zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądał, bo tu powinien być winek, tak szczerze mówiąc. Serio? Nie trafiłem w to? Nie wierzę w to. Nie wierzę, że nie trafiłem tego spajkania. Nie wierzę, że nie trafiłem tego spajka. Powalony to widzowie by było. Ale dobra, nie jest źle, nie jest źle, moi drodzy, bo tam Bartus coś zbił, więc spoko. Tu jeszcze tego spajka musimy naklepać, bo on może nam naprawdę sporo zdziałać. Dobra, bardzo ładnie. Z czego trafiłem, tylko ja biję po tysiaku, więc muszę uważać. Nita, no to ona nic nie zrobi, dopóki nie ma Miśka, więc nią się nie ma co martwić, moi drodzy, tylko nie wolno jej ładować Miśka. Ja mam zaraz ucika. Znaczy ucika mam w hiperdodowaniu, o to mi chodziło, więc zaraz wjeżdżam z hiperdodowaniem, tylko pasowałoby, żebym się podleczył troszeczkę. Albo mogę wjechać tak, widzowie, wyjeżdżamy tak, moi drodzy, wywalone zmarnowałem gadżet, ale chyba Bartus to dobije 5%, moi drodzy. Nie, 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 to za dużo bije, to za dużo bije. Bito, 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 bito. Mam nadzieję, że tam zbiją. Mam nadzieję, że tam zbiją, bo dobra, mamy to 30. rank na kolet, moi drodzy. 30. rank na koletce. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie wracamy do lobby. Cyk, moi drodzy, 30 ranga, 30 ranga, czerwona ranga, to mi się podoba. Jest kolejny 30 rang, moi drodzy, więc, tak jak mówiłem, tak oto zrobiłem. Kolejny 30 rang na moim koncie, więc, tak jak mówię, 2000 widzowie, 2000 łapek w górę. Kolejny 30 rang wlatuje na kolece, więc, zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, wpadajcie na kanał Panda, wpadajcie na Instagrama. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć.